Klub 60. Sprawa Roberta Hartmana. Słuchowisko Zygmunta Zajdler-Zborowskiego. Nazywam się Ewa Kryńska. Być może pamiętacie to nazwisko ze szpalt gazetowych w związku z pewną aferą, która miała miejsce przed kilku laty. Minęło już jednak od tego dnia tyle czasu, że dziś mogę opowiedzieć szczegóły tego wszystkiego. Zacznę od tego, że mieszkałam wtedy razem z matką i bratem w eleganckiej willi w jednej z podwarszawskich miejscowości. Mój ojczym zajmował się nieznanymi mi zupełnie interesami. Matka, jeszcze bardzo przystojna kobieta, prowadziła żywot człowieka wolnego od wszelkich materialnych trosk. Oboje już od dawna przestali mieć dla siebie jakiekolwiek uczucie. Zapomnieli więc chyba i o takim jak wierność. Brat pędził żywot złotego młodzieńca, korzystając z ojca pieniędzy i samochodu. Ja kończyłam studia. Zaraz, a gosposia? Ach, prawda. W domu była jeszcze gosposia. No, ale ta o tej sprawie niewiele chyba wiedziała, więc nie odegrała żadnej roli. Więc ja kończyłam wtedy studia i przyjaźniłam się z Karolem, moim uniwersyteckim kolegą. Karol to właśnie ja. Tak. Tego fatalnego dnia, o którym wspomniałam na początku, ojczym i matka urządzili przyjęcie, na które miało przyjść kilka bliskich im osób. Przedtem jednak usłyszałam dziwną z kimś rozmowę mojej matki przez telefon. Halo? Tak, jestem przy aparacie, słucham. Dzień dobry, słucham cię. Nie mam czasu. Ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze, ani za tydzień, ani za rok. Nie zawracaj mi głowy. Wydaje mi się, że wszystko ci dokładnie wyjaśniłam. Nie widzę powodu, aby wracać do tych rozmów. Bądźże na tyle rozsądny i zrozum, że ja nie chcę i nie mogę pewnych rzeczy kontynuować. No, tego ci nie mogę zabronić. Oczywiście. Bardzo cię proszę, przestań do mnie telefonować. Nie mam już na to zdrowia. Do widzenia. Zaintrygowała mnie ta rozmowa i chciałam nawet pomówić z matką o pewnych sprawach. Mamo, czy mogę z tobą poważnie porozmawiać? Teraz, zaraz? Tak, teraz, zaraz. Może kiedy indziej, niedługo mają przyjść goście. Musisz się przebrać. Od 2 miesięcy czekam już na tę rozmowę. Nie przesadzaj. W każdym razie dzisiaj nie. O, widzisz, nawet nie mogłybyśmy teraz rozmawiać. Ktoś przyszedł. Idź, otwórz. Gosposia zajęta. To był Karol. Serwus. No co? Dlaczego zrobiłaś taką zdziwioną minę? Przecież umówiliśmy się. Przepraszam cię. Wszystko mi się poplątało. Przez chwilę wydawało mi się, że miałeś przyjść jutro. No może przeszkadzam. Nie, jeżeli już przyszedłeś. Co, ty gniewasz się na mnie? No pewnie. Naprawdę? Mówisz poważnie? No i zupełnie poważnie. No o cóż ci chodzi, jeśli wolno wiedzieć? A co, nie domyślasz się? Nie mam pojęcia. No przede wszystkim o to, że zamordowałeś Hartmana. No dajżeż spokój, o to takie głupstwo. Ale dla mnie to wcale nie takie głupstwo. No wiesz. Bardzo mi zależało na Hartmanie. Nie powinieneś go był zabijać, zanim nie porozumiałeś się ze mną. No więc zamordowałem go i koniec. Zresztą tak, żeśmy się umówili. No nieprawda. Nie umawialiśmy się w ten sposób. Nie wmawiaj tego we mnie. Ale jak to nie? Przecież to ja miałem kierować całą akcją bandy, tak czy nie? No ale taka decyzja jak zamordowanie Hartmana powinna być między nami uzgodniona. To wcale nie był odpowiedni moment. Ten człowiek był mi bardzo potrzebny. Dasz sobie radę i bez niego, a ja... Ale co ty? A ja musiałem go zamordować. Musiałem zamordować tego Hartmana, słyszysz? Musiałem! Ale co się z tobą dzieje, Karol? Spokój się. Już nic. Zmęczony jestem, głowa mi boli. Może napijesz się herbaty, co? Albo kawy. Co ci przyniesie? Nie, nic.
Dziękuję ci. Wiesz, rozmawiałem dzisiaj w wydawnictwie. No i co? Podoba im się wszystko, ale powiedzieli, że umowę podpiszą z nami po otrzymaniu całości. Musimy jak najprędzej skończyć. Tak. Miałam pewien plan. Jeszcze 3, może 4 rozdziały i bylibyśmy skończyli. Wszystko mi pokręciłeś z tym Hartmanem. Ja teraz nie mam pojęcia, jak z tego wybrnąć. Masz jeszcze całą bandę do dyspozycji. A zresztą taka była między nami umowa, że ja piszę jeden rozdział, a ty następny, więc czego chcesz? Już dobrze, dobrze, dobrze. Ale ten Hartman był centralną postacią. Był głównym zbrodniarzem. Jego śmierć znacznie osłabia napięcie akcji. Dasz sobie radę. W każdym razie ja zamordowałem tego łotra i nareszcie uwolniłem od niego Marię i Tomasza. Ulżyło mi. No, naprawdę mi ulżyło. Przez ciebie tracę najlepsze efekty. Przekonałbyś się, jakby zyskała na tym powieść, gdyby Hartman żył jeszcze. Cień tego człowieka powinien do końca padać na losy bohaterów. Powinien być nieustającą groźbą. Ej, do diabła z taką spółką autorską. Pierwszy i ostatni raz piszę z tobą. Nie ma najmniejszego sensu tak się od kogoś uzależniać. A ja uważam, że spółka autorska to znakomita rzecz. Przede wszystkim pobudza do myślenia. No bo popatrz. Tak, tak, ja niespodziewanie zamordowałem ci Hartmana, ty jesteś zaskoczona i teraz musisz wysilać wyobraźnię, żeby z tej sytuacji jakoś wybrnąć. W ten sposób tekst nie jest nudny, szablonowy, a przeciwnie, co krok kryje jakieś niespodzianki. O, widzisz? Może masz rację. Ale w tym konkretnym wypadku to popsułeś mi robotę. Proponuję, żebyśmy usiedli dzisiaj do korekty napisanych rozdziałów. Wiesz, nie. Mama zaprosiła dzisiaj na wieczór jakichś gości. A to przepraszam. W takim razie uciekam. No to co, przyjdziesz jutro? Zadzwonię. No to przyjdź. Poszłam do swojego pokoju przebrać się. Kiedy wychodziłam, usłyszałam głos ojca, rozmawiał z matką. Musisz postarać się wprowadzić mnie jakoś do Gruszyńskich. Do Gruszyńskich? No, chcę nawiązać z nimi jak najprędzej stosunki towarzyskie. Potrzebne mi to jest, rozumiesz? Ależ bój się Boga, jakże ja ci to mam załatwić. Przecież nie znam ich nawet. To są ludzie na takim stanowisku. No nie bądź dzieckiem. Gdyby Gruszyński nie był właśnie na tym stanowisku, to bym na niego gwizdał. Musisz coś wymyślić. Ty masz doprawdy wymagania. No przyjaźnisz się z Wandą. A dowiedziałem się, że Wanda jest kuzynką Gruszyńskiej. Tak? No, trzeba jakoś to zręcznie załatwić. Niech Wanda pozna ciebie z Gruszyńskimi, a później przy jakiejś okazji ja się zjawię w waszym towarzystwie, no i zaproszę ich do nas. Bądź pewna, że nie pożałuję pieniędzy na porządną kolację. No więc jak? Postaram się. A dlaczego ci właściwie tak zależy na Gruszyńskim? No, moja droga, nie będę ci w tej chwili tłumaczył wszystkich szczegółów. Powiem ci krótko, mam napięty pewien duży interes. I wszystko jest zmontowane. Chodzi tylko o ostateczną akceptację władz, o podpis. Gruszyńskiego? Mój drogi, czy wypada ci się wdawać w jakieś kombinacje na twoim stanowisku? Stanowisko? Czy myślisz, że ja dużo mam z tego stanowiska? Ładnie byśmy wyglądali, gdybym zarabiał tylko to, co na posadzie. Chyba orientujesz się, ile trzeba wydać na utrzymanie takiego domu jak nasz. Na twoje stroje, na studia dzieci, życie towarzyskie. Przyjaciółki. Twoja ironia jest zupełnie nie na miejscu. Ostatecznie daję ci na wszystko. A jeżeli od czasu do czasu wydam coś na siebie, to chyba mam do tego prawo. Nie jestem jeszcze starcem, bym miał zupełnie rezygnować z życia. Nie robię ci przecież żadnych wymówek. Miałam dosyć już tych rozmów. No, tym razem skończyli ją szybko, ponieważ do pokoju wszedł brat. Serwus, ojciec. Znowu wczoraj brałeś mój wóz bez pytania. A kogo się miałem zapytać? Nie było ani ciebie, ani mamy. Tyle razy ci powtarzałem, żebyś bez mojego pozwolenia nie ruszał wozu. I coś ty z nim zrobił, całe siedzenie powalane krwią. Po prostu skaleczyłem się. O, popatrz. Gdzie ty się właściwie wałęsasz po całych nocach? Prawie nigdy cię nie widuję. Staram się jak mogę urozmaicić sobie życie. Za moje pieniądze. Przecież i tak całej forsy sam nie przechulasz. Jak ty w ogóle śmiesz mówić do mnie w ten sposób? Uspokójcie się. Dosyć, zapamiętaj sobie raz na zawsze, że od dzisiaj. Co za bezczelny ty... Adolfie, proszę cię. Proszę? Prosimy.
Witam. Ach, jak to ślicznie, Iruś, dzisiaj wygląda. Nie przesadzaj, zdaje ci się. Ślicznie, ślicznie. O, jak się masz, Arnoldzie? Serwus, no cieszę się, żeście wpadli. Stęskniliśmy się za wami, no. Ciągle tłumaczę Mieciowi, że nie można tak zaniedbywać życia towarzyskiego. A na pewno. Ludzie muszą się przecież ze sobą spotykać, obcować. No cóż, kiedy człowiek taki zaharowany, że naprawdę nawet na przyjemność nie ma już czasu. Adolf przecież również jest zapracowany. Irenko, niech gosposia poda do stołu. A gdzie Ewa? Dobry wieczór państwu. O, wilku mowa. Boże, jakaż to śliczna dziewczyna. Witam. Kiedy kończymy uniwersytet? Może ci w czym pomóc, Irusi? Nie, kochanie, dziękuję ci bardzo. Ewuniu, bądź taka dobra, podaj mi ten półmisek. Bardzo proszę. A z ciebie, Adolfie, wciąż taki miłośnik kwiatów. Zachwycaliśmy się z Zosią tymi tam przed werandą. A, to szkoda, że przyjechaliście tak późno. Pokazałbym wam takie, jakich nie ma nikt w Warszawie. No. Zapalisz? Nie, dziękuję. Od miesiąca ograniczyłem palenie. Lekarz zabronił mi. Jest to z żołądkiem te sprawy. Proszę o chwilkę cierpliwości, zaraz podaję do stołu. Dziękujemy. Dziękujemy, pani Bodziu, zajmij się wódkami. A, robi się, tato? Coś jest. Słuchaj, co z naszą sprawą? No cóż, nie będę ukrywał przed tobą. Najlepiej nie jest. I czy sądzisz, że... Nie. Tak źle nie jest. Nie trzeba robić paniki. A co Robert na to? Nie widziałem się z nim wcale, bo... Co, wyjechał? No tak, od przedwczoraj szukam go po całej Warszawie. Wyjechał widocznie do Katowic, tak jak zamierzał. A sprawa tej wycieczki do Szwecji aktualna? Myślę, że tak. No to na co czekasz? Naciskaj tkacza, no pomóż sobie. A nie, o tym decyduje nie tkacz, a Gruszyński. Tak. Nie, prosimy panów do stołu. Proszę bardzo. Dziękujemy, pani Irenko. Pani jest uroczą gospodynią. Proszę. Można ucałować. Proszę siadać przy mnie. Panie Bogdanie, ja poproszę dla mnie kieliszeczek czystej. Bardzo kolorowy. Pani Zofio, gorąco polecam te kanapeczki. Dziękuję. Zosia, chodź tutaj, no. Dobrze, o tak, tu będzie wygodniej. Proszę bardzo. A tam kto? Pojęcia nie mam. Ebuniu, pójdź otworzy, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. A czego pan sobie życzy? Przepraszam, że przeszkadzamy. Proszę bardzo. Jesteśmy z Komendy Głównej Milicji. Tutaj w ogrodzie zamordowano człowieka. Zamordowano człowieka? Co? Kogo zamordowano? Zamordowano Roberta Hartmana. Kogo? Oczywiście, z urządzonego przyjęcia nic nie wyszło. Przez całą noc nie zmrużyłam oka. Dziwiłam się jedynie ojczymowi, który zachował w tym wszystkim nadzwyczaj zimną krew. Rano wyjechał do Warszawy, skąd wrócił po kilku godzinach. W mieszkaniu byli dalej milicjanci, którzy prowadzili śledztwo. Zostałam przesłuchana pierwsza. Proszę pani. Chcieliśmy z panią pomówić. Słucham. Chcemy panią prosić, żeby pani nam pomogła. Ja? Panom? Tak. A w czymże ja mogę panom pomóc? Proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Tak? Czy lubi pani powieści kryminalne? Owszem. Lubię Conan Doyle'a. Ale ja nie rozumiem, co to ma wspólnego z naszą sytuacją. Zaraz pani zrozumie. Jak pani na imię? Ewa. No więc niech pani sobie wyobrazi, panno Ewo, że na przykład ja jestem Sherlockiem Holmesem, a pani jego przyjacielem, doktorem Watsonem. Mamy do czynienia z tajemniczą zbrodnią i pani pomaga mi w wyświetleniu tej skomplikowanej sprawy. Jak to cóż ja? Jakżeż ja mogę pomóc? Niech się pani dobrze zastanowi. Posługujemy się oczywiście słynną metodą dedukcji. Pamięta przecież pani, że metoda ta zawsze przynosiła powodzenie Holmesowi. Oczywiście, pamiętam. To wzór logicznego, prawidłowego myślenia. No nie wiem jednak, czy w rzeczywistości można tą metodą zdziałać takie cuda. Spróbujmy. Przecież możemy się zabawić. Potrzebna do tego jest tylko jedna rzecz. Odrobina wyobraźni. Ponieważ jestem pozbawiony wyobraźni, idę przejść się po ogrodzie. Nie mam nastroju do zabawy. No idź. Trochę ruchu dobrze ci zrobi. No, i do czego pan prowadzi?
A więc chcę się z panią zabawić w Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Zaczynajmy. Tutaj w ogrodzie zamordowano niejakiego Roberta Hartmana. Tajemnicza zbrodnia, na razie nie mamy żadnych poszlak. Od czego zaczęlibyśmy według metody Holmesa? Bo ja wiem. Chyba od tego, żeby się dowiedzieć, kim był ten Hartman. Brawo, znakomicie. Oczywiście przede wszystkim trzeba się zorientować, kogo zamordowano. Ale jak do tego możemy przystąpić? Nie mam pojęcia. Sherlock Holmes zapewne obejrzałby przede wszystkim buty tego nieszczęśliwego człowieka. Buty? No tak. Po rodzaju błota znalezionego na podeszwach można by wywnioskować, z jakich okolic przywędrował do nas Hartman. Rzeczywiście. No ale ponieważ błoto na butach tego człowieka jest tutejszego pochodzenia, przeto ta sprawa odpada. No a poza tym nic o nim nie wiemy. No więc? Co możemy zrobić w takim wypadku? Właśnie, to jest dość skomplikowane. A może by podejść do tego z innej strony? No zastanówmy się, dlaczego Hartmana zamordowano akurat w tym ogrodzie i co go mogło łączyć z mieszkańcami tego domu? Jezus Maria, pan przypuszcza, że morderstwa dokonał ktoś stąd, ktoś z nas? Niech się pani nie denerwuje, proszę usiąść. Przecież to tylko zabawa. Ładna zabawa, mówi pan takie rzeczy, że... Przyzna pani jednak, że to zastanawiające, dlaczego Hartmana zamordowano właśnie tutaj. No tak, rzeczywiście. Ale przecież mógł to być zwyczajny przypadek. Czy sądzi pani, że Sherlock Holmes uwierzyłby, że to jest, że to był rzeczywiście tylko przypadek? Chyba raczej nie. No widzi pani. I mnie się to wydaje trochę mało prawdopodobne. Pani nie znała Hartmana, prawda? Nie. Nigdy nie znałam człowieka, który by się tak nazywał. Ale to nazwisko pani już gdzieś słyszała. Tak. Czy pani jest autorką tej powieści? Tak. Czy może mi pani wyjaśnić, jaki związek ma bohater pani powieści z zamordowanym tutaj w ogrodzie osobnikiem? Ja nie mogę panu tego wyjaśnić. Nie chce pani mówić na ten temat? Nie, to nie o to chodzi. Źle mnie pan zrozumiał. Po prostu ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja nie wiem. To samo nazwisko, to samo imię. To zupełnie coś niepojętego. Powiadam panu, że jak wtedy wieczorem weszliście panowie... I powiedzieliście, że zamordowano Roberta Hartmana, to wydawało mi się, że zwariowałam. Ja nie mogłam przyjść do siebie. Spałam całą noc, ciągle miałam wrażenie, że z kartek mojej powieści wychodzi Hartman i łazi po pokoju, że go mordują, że jego krew rozlewa się po podłodze. To strasznie. Myślałam, że już nie będzie końca tej potwornej nocy. Dlaczego temu swojemu zbrodniarzowi dała pani nazwisko Hartman? Ja nie mam pojęcia. Nazwisko jak każde inne. Po prostu wymyślone. Poza tym... Co poza tym? Poza tym to chyba nie ja tak nazwałam szefa tej bandy. Jak to nie pani? Bo widzi pan, my razem piszemy tę powieść. Z kim? Razem z moim kolegą. Ach tak, to spółka autorska. Tak. Jak się nazywa ten kolega? Karol Zdanowicz. Karol Zdanowicz. I twierdzi pani, że to on wymyślił dla waszego powieściowego bohatera nazwisko Hartman? Tak mi się wydaje i ja nie jestem tego pewna. To było dość dawno. Mam jednak wrażenie, że to Karol zaproponował to nazwisko. A może mi pani powiedzieć, które z was pisało ostatni rozdział? Ten, gdzie jest mowa o zamordowaniu Hartmana. A to pisał Karol. Nawet pokłóciliśmy się z tego powodu. Dlaczego? Bo ja nie chciałam, żeby Hartman ginął w tym rozdziale, a Karol się uparł, żeby go zamordować. I popsuł mi cały dalszy ciąg. Więc pani kolega upierał się przy tym, żeby zamordować Roberta Hartmana. Tak, nie mogłam go przekonać. Czy ten Karol znał może osobiście jakiegoś Hartmana? Ech. Chyba nie. Nigdy mi nie wspominał o takiej znajomości. Chyba pan nie sądzi, że on ma coś wspólnego z tą sprawą. Staram się tylko znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Niech pani nie zapomina, że odgrywam w tej chwili rolę Sherlocka Holmesa. No cóż...
No cóż, drogi Watsonie, jakoś nie udaje nam się wpaść na trop morderców. Okazuje się, że to nie jest takie proste. A czy może mi pan powiedzieć, w jaki sposób zamordowano tego nieszczęśliwego Hartmana? Zastrzelono go z pistoletu. To dziwne. Co panią tak dziwi? Że nikt z nas nie słyszał strzałów. Przecież ja przed wieczorem wróciłam do domu, przechodziłam przez ogród i żadnego trupa nie widziałam. Więc musiano zastrzelić tego człowieka wtedy, kiedy byliśmy wszyscy w domu. A ktoś by przecież posłyszał strzały, prawda? No tak. Tak, rzeczywiście ma pani rację. No ale mieliście akurat gości. Było wesoło, śmiechy, głośne rozmowy. A strzał z pistoletu nie jest wcale tak głośny. A jednak wydaje mi się to dość dziwne. Czy nie sądzi pan, że ktoś mógł tu przynieść czy przywieźć trupa, ażeby rzucić podejrzenie na nasz dom? Od razu widać, że pani pisze powieść sensacyjno-kryminalną. Oczywiście to jest też pewna koncepcja, którą można by przyjąć. Czy sądzi pani, że ktoś tu pośród was ma takich wrogów, którzy by się odważyli na podobną rzecz? Nie wiem. Chyba nie. Zresztą tak mało wiem o moich rodzicach i Bogdanie, że... Czy pani brat jest w domu? Tak. Siedzi na górze w swoim pokoju. Może pani zechce łaskawie poprosić go, żeby się tutaj do mnie pofatygował? A bardzo proszę. Dziękuję. Podobno mieliście do mnie jakiś interes. Tak. Chciałem z panem pomówić. O cóż to chodzi? Słuchaj, no chłopcze, bez długiego zawracania głowy, gadaj mi zaraz, co łączyło cię z Hartmanem. Spokojnie, obywatelu milicjancie, spokojnie. O co chodzi? Nie udawajcie takiego pewnego siebie. Mówcie, skąd znaliście Hartmana. Nie znam żadnego Hartmana. Radzę wam mówić prawdę. Kręcenie na nic się nie zda. Nie znałem żadnego Hartmana i nie wiem, czego chcecie ode mnie. Pamiętajcie, że szczere odpowiedzi poprawią waszą sytuację. Jaką sytuację? Co wam przyszło do głowy? Ja się nie znajduję w żadnej sytuacji, którą by można pogorszyć albo poprawić. Mam wrażenie, że chcecie coś we mnie wmówić, a to się wam nie uda. Szkoda waszego czasu. A jak to było z tym samochodem? I z jakim samochodem? Przedwczoraj braliście wóz ojca, tak? Tak. Brałem i co z tego? Tylne siedzenie jest całe poplamione krwią. Skaleczyłem się w rękę, proszę. O. A gdyby się okazało, że te plamy na siedzeniu to nie wasza krew? Jak to nie moja krew, a czyja? Na przykład Roberta Hartmana. Oszaleliście? Chcecie ze mnie zrobić mordercę, tak? Co za podłość, to się wam nie uda. Spokojnie, mlodzieńcze, spokojnie. Nie trzeba się tak denerwować. Nie, kiedy to już przekracza wszelkie granice. Złożę na was skargę w komendzie głównej. Prowadzę śledztwo i mogę podejrzewać, kogo mi się podoba. Jeżeli mi coś zarzucacie, to musicie mi tego dowieść, zrozumiano? No oczywiście. Muszę dowieść. Niczego mi nie dowiedziecie, niczego. A to się jeszcze pokaże. A jeżeli nasi eksperci stwierdzą, że to nie jest wasza krew... No bani z takimi ekspertami. Mm-hmm. No zobaczymy. Tak. No to na razie jesteście wolni. Możecie iść do siebie na górę. Zabraniam wam tylko wychodzić z domu. No i nie próbujcie uciekać, bo to się na nic nie zda. Nie mam zamiaru uciekać. Co za idiotyczne przypuszczenia. Tak. Sierżancie! Przed chwilą przyjechał samochodem gospodarz. Ja bym na twoim miejscu nie puszczał jednak starego. Zanerwowy jesteś. Czy dostałeś już wyniki badania krwi? Jeszcze nie. Doktor obiecał przed wieczorem. Może masz papierosa, co? Proszę cię bardzo. Coś z ciebie za Holmes. Holmes palił fajkę. Próbowałem kiedyś palić fajkę, ale nie idzie. Smokasz i... Ja lubię zaciągnąć się porządnie, o.
Masz ze sobą pistolet? No też pytanie. Kajdanki też wziąłem na wszelki wypadek. Bardzo dobrze, obywatelu sierżancie. Tak jest, obywatelu kapitanie. Słuchaj, pilnuj teraz, żeby nikt się nie ulotnił z tego domu, no i w ogóle uważaj na wszystko, co się dzieje. Mm. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapewne dziwi pana, że zastał pan nas jeszcze u siebie. Nadużywamy pańskiej gościnności. Nie, ale cóż, znowu, bardzo się cieszę, że się panowie u mnie dobrze czują. Ogromnie byłbym rad, gdybym mógł w czymś panom dopomóc w tej przykrej sprawie. Naprawdę byłbym rad. Dziękuję uprzejmie za dobre chęci, panie prezesie. Być może, że skorzystamy z pańskiej pomocy. No, zrobię, co będę mógł. Kapitanie, gdybyście mnie potrzebowali, jestem w ogrodzie. Dobra. Ale, no, panowie przecież nic nie jedli. Zaraz każę przynieść jakąś przekąskę. Nie, dziękuję. Byliśmy na obiedzie. No, to w takim razie chociaż kieliszeczek koniaku nie odmówi pan, prawda? Bardzo dziękuję, ale ja nie piję. No, ktoś mówi o piciu. Po prostu kieliszeczek na spróbowanie. Szkoda, że pański sympatyczny kolega poszedł. W pana ręce, kapitanie. No, rzeczywiście dobry koniak. Francuski. Ma się, wie pan, różnych przyjaciół. No, czasami ktoś wyjedzie za granicę. No i przyjedzie w prezencie. Pan rozumie? Rozumiem. Teraz tyle ludzi wyjeżdża za granicę. No właśnie. No, wymiana międzynarodowa. Bardzo się u nas to ożywiło, ogromnie się pod tym względem poprawiło. No, to bardzo dobrze, wie pan, bo niech sobie ludzie jeżdżą, prawda? Niech poznają świat. Tak. Dużo osób podróżuje. Tak. No, z tym, że niestety są wśród tych podróżujących i tacy, którzy nie wracają do kraju. Wie pan, kapitanie, absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, co za jakaś dziwna mania uciekania. I cóż oni będą robić na obczyźnie? No, to jest kompletny idiotyzm. A poza tym to jest nieuczciwe. No, po prostu bardzo nieuczciwe. No, taki facet otrzymuje od naszego rządu paszport, dywizy, organizują mu wycieczkę za pół darmo, a on jedzie sobie na przykład do Francji, ni z tego, ni z owego odmawia powrotu. No, to jest po prostu świństwo.